Znajdujemy się pod zakładem w Annopolu, zakład TB Fruit. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z innymi poszkodowanymi pod tym zakładem. Nagrywała telewizja, więc próbujemy się ratować w jakikolwiek inny sposób. Z tego względu, że sprawy idą w złym kierunku. Zakład może być sprzedany w tak zwanym prepaku i my nie odzyskamy żadnych pieniędzy. Nie odzyskamy, dlatego próbujemy interweniować przez media, przez telewizję, żeby to jakoś zatrzymać, bo tak jak słyszymy, że zakład został złożony wniosek o upadłość, została wynajęta firma prywatna, żeby wyceniła ten zakład, także no, musimy to jakoś szybko zablokować, żeby nie doszło do tej sprzedaży tego zakładu, bo majątek prawdopodobnie z naszych przypuszczeń może wrócić w ręce Barszczowskiego przez jakąś fikcyjnie spółkę znowu utworzoną przez niego, a jest oskarżony o takie tworzenie fikcyjnych spółek, już ma akt oskarżenia, z tego co wiemy, w prokuraturze w Rzeszowie. A prokuratura nasza lubelska, no nie, oni nie wiedzą, komu postawić zarzut. Skoro facet już ma przedstawiony zarzut w prokuraturze w Rzeszowie, no to jak to funkcjonuje, że jedna prokuratura nie wie o działaniach drugiej? A poszkodowanych jest około 50 firm. No, suma ponad 10 milionów złotych. My, jako poszkodowani, a gdzie jeszcze Skarb Państwa, instytucje państwowe i inne firmy, o których nie wiemy, bo założyły swoje sprawy cywilne nie z naszą kancelarią, bo my się skupiliśmy w więcej firm, żeby było prościej i jakoś to taniej, żeby to nas kosztowało. Moim zdaniem zakład powinien być w trybie natychmiastowym przejęty przez prokuraturę krajową, włączony do holdingu, bądź też jak nie włączony do holdingu, to wydzierżawiony polskiej spółce z polskim kapitałem, żeby ten zakład uruchomić, żeby ludzie mieli zbyt jabłka, bo na dzień dzisiejszy jest ciężko sprzedać surowiec, bo te firmy, które tu woziły, rozjechały się po innych zakładach, które mają słabe moce przerobowe. Myśleliśmy, że się uda włączyć ten zakład do holdingu. Mieliśmy jakieś inne plany odnośnie z firmą, z polskim kapitałem, gdzie prezes tej firmy chciał nam pomóc w uruchomieniu tego zakładu. No, wszystko jakoś legło w gruzach. Z naszym adwokatem, mecenasem Obarą, odbijamy się od ściany. Po prostu sprawy nabierają innego tempa. Nie wiem, no, opieszałość prokuratury, no, te organów ścigania, to zbyt wolno idzie. To daje czas przykładowo firmom na tworzenie następnych spółek. Tak przypuszczamy, że zostały znowu stworzone spółki. Jakim sposobem firma mająca kapitał 100 euro wpłaca do sądu zaliczkę przy wniosku o upadłość zakładu w kwocie 13 milionów euro. To już powinno dać do myślenia. Dlatego z naszej strony, ze strony poszkodowanych, prośba do organów ścigania, żeby prześwietlić te wszystkie spółki, które zostały potworzone przy tym TB Fruicie, które złożyły wniosek o upadłość zakładu. Czy to nie jest fikcja, czy to, bo z naszych przypuszczeń wychodzi na to, że być może, tak sądzimy, przy sprzedaży zakładu pieniądze ze sprzedaży wrócą z powrotem do Tarasa Barszczowskiego. No bo jakim cudem ta firma mająca 100 euro kapitału ma 13 milionów na wpłatę do sądu? Jak to wszystko funkcjonuje? To się nie mieści w głowie. Chciałbym tutaj, skorzystając z okazji, zaapelować do naszej prokuratury lubelskiej, żeby przyspieszyła śledztwo, nie tworzyła akt poszkodowanych, bo to nie ma sensu. Trzeba postawić szybko akt oskarżenia i ścigać dane osoby, które uczestniczyły w tym procederze, a również przejąć ten majątek. Przejąć majątek.